Cześć, cześć. Cześć, witam was wszystkich. Sorki za nieobecność. Przeprowadzka zaabsorbowała mnie bardziej niż planowałam. Masakra, słuchajcie. Nie przeprowadzałam się ostatnio od ładnych kilku lat i zapomniałam, że to jest po prostu taki hardcore, słuchajcie. Nie dość, że tu internetu brakuje, tu jeszcze czegoś. Gdzieś ktoś czegoś nie dowozi na czas, więc po prostu masakra. A w ostatnim czasie nazbierało się tyle pytań. Wiecie, część wynotowałam, więc postanowiłam zrobić taką sesję Q&A. Będę odpowiadać na wasze różne stare, zaległe pytania. Ale również, jeżeli dzisiaj macie ochotę mi jakieś pytanie zadać, to bardzo chętnie odpowiem. Jestem do waszej dyspozycji. Dobra, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, podzieliłam pytania na... Właściwie na kilka takich, że tak powiem, partii, bo one się bardzo często powtarzają. Ostatnio, słuchajcie, sporo pytań jest dotyczących leków. Leków, porady związanej z lekami. I to jest tak, albo coś na ukrwienie, albo na przykład pigułka po, albo żeby gdzieś nawilżyć, albo testy ciążowe, albo rzeczy takie związane z nieplanowaną ciążą. Słuchajcie, jakiekolwiek leki chcecie stosować, to pamiętajcie, że seksuolog nie zastąpi wam lekarza. Ja jestem akurat seksuologiem po psychologii, czyli też nie po medycynie, więc w żaden sposób wam też tych leków nie jestem w stanie przepisać, zapisać, polecić, doradzić. Jak również przysyłanie mi zdjęcia, różnych zdjęć, części ciała, słuchajcie, nie pomoże. W żaden sposób nie jestem w stanie na podstawie zdjęcia wam powiedzieć, co dolega, albo co jest nie tak z waszym penisem, albo czy te przebarwienia są ok, albo czy nie są ok. Więc słuchajcie, czy lubicie, czy nie lubicie, czy wam się chce, czy wam się nie chce, czy tam wstyd jest iść do lekarza, to niestety, jeżeli potrzebne są leki, potrzebne są rzeczy związane z badaniami, czy na przykład, nawet jeżeli chcecie wydłużyć czas stosunku, czy chcecie na przykład coś na poprawę ukrwienia penisa, słuchajcie, najpierw lekarz. Ja mogłabym wam wrzucić na przykład nazwy leków, ale mogę wam zaszkodzić, bo nie znam waszej medycznej sytuacji, waszego zdrowia, więc lubimy pewnie, że się chce. No więc właśnie, na przykład tutaj też jest problem z przedwczesnym wytryskiem. Słuchajcie, naprawdę, warto udać się do lekarza. Dzisiaj jest bardzo wiele różnych środków, są też różnego rodzaju znieczulacze. Ja uważam, że jednak niekoniecznie znieczulacze, bardziej jednak polecam, żeby była terapia pary, tak, żeby to razem przepracować, bo przedwczesny wytrysk można razem przepracować, a znieczulacze, no czasami po prostu, kurczę, też znieczulają kobietę przy okazji i można sobie zrobić szkodę. Czy ja mam zwierzaka? Jeżeli chomik się liczy, to tak, i mrówki mam, natomiast ja zawsze tak mówię o moich córkach, więc mam zwierzaki, bo to są moje córeczki. A jeżeli chodzi o takie zwierzęta, no to formikarium i jakieś tam rasowe mrówki, nie wiem, bo to mąż i najmłodsza córka, to jest ich pasja, no i chomika, który się nazywa Paskuda. Dobra, jakie badania? Słuchajcie, no badania, no to wszystko zależy tak naprawdę, jaki jest problem. Bo jeżeli to są rzeczy związane na przykład z antykoncepcją, no to różnie. No pytanie, czy chcecie na przykład wtedy iść bardziej po bandzie i mieć wazektomię, czy po prostu to jest kwestia pigułek, czy na przykład wkładki domacicznej, bo to wszystko zależy, tak? Więc odpowiedni lekarz i tutaj badania. Czy może grozić zbyt krótkie wędzidełko? No to właśnie wszystko, właśnie, słuchajcie, to są takie rzeczy, że warto iść do lekarza i żeby lekarz stwierdził, czy jest zbyt krótkie, czy jest ok, czy coś się dzieje naprawdę, tak? Bo roztrząsanie rzeczy przed badaniami, tak samo jak na przykład gdzieś czasami, tu jest gdzieś coś luźniej, tu jest coś innego. Słuchajcie, od tego jest też ginekolog, są na przykład fizjoterapeutki uroginekologiczne, które bardzo fajnie są wam w stanie pomóc, was zbadać przede wszystkim, bo wiele rzeczy lepiej jest najpierw zbadać. A co mam zrobić, jak mam 38 lat, żonę od 19 i cały czas mam na nią ochotę, nawet dwa razy na dzień? No to pytanie, czy twoja żona również ma ochotę dwa razy dziennie, czy nie? I jak możecie na przykład kochać się dwa razy dziennie? Bo to nie ma znaczenia, że masz 38 lat i masz ochotę dwa razy dziennie. No super,
Super, fajnie, że pragniesz tak swojej żony. Dobrze by było, jeżeli ona by pragnęła ciebie równie gorąco, tak? I na przykład mielibyście cudowny, szybki, na przykład poranny seks, albo trochę dłuższy, bo nie wiem, jak wam dzieciaki na przykład na to pozwalają. I na przykład wieczorem coś dłuższego, tak? Więc wszystko jest do pogodzenia, wszystko jest do zrobienia, tylko właśnie trzeba rozmawiać z partnerem. O, słuchajcie, co jest świetne. Czasami ktoś mi pisze, no dobra, Ameryki nie odkryłaś. To jest coś, co wszyscy znamy i tak jest. No okej, okay. Ja nie jestem po to, żeby wam odkrywać Amerykę, bo Ameryka jest już odkryta. Tylko co z tego, jeżeli na przykład wy tam jeszcze nie byliście, tak? Tak samo jest z relacjami damsko-męskimi. Co z tego, że wy coś wiecie na temat relacji, związku, jeżeli wy tego nie stosujecie w praktyce? Mogę wam to powtarzać 10 razy, inne osoby wam to będą powtarzać i nie zadziała. Nie zadziała, dopóki, słuchajcie, nie zaczniecie stosować, dopóki czegoś nie zaczniecie zmieniać. A fajnie jest, że wiele osób mówi, no bo każdy ma jakąś inną formę przekazu. Spustna okula. Nie, dziękuję. Nie będę ich ciągle czyścić. Dobra. Słuchajcie, więc generalnie, a tak a propos, jeżeli na przykład właśnie chodzi o jakieś tam rzeczy związane z tymi na przykład środkami, tak, czy nawilżającymi, czy innymi, piszecie mnie też jaka firma, prosicie mnie, żebym podała jakieś nazwy. Tutaj, słuchajcie, testy skórne. Przede wszystkim, jeżeli cokolwiek testujecie, jakieś rzeczy związane z lubrykacją, czy z wydłużeniem stosunku, sprawdźcie najpierw, czy nie jesteście uczuleni. Więc ja wam też nic konkretnie nie polecę, bo ja nie wiem, jak to na was po prostu zadziała. W sex shopach są bardzo często darmowe takie mniejsze próbki, czasami mają na przykład otwarte, gdzie można sprawdzić i przetestować na kawałku skóry. W aptekach też powinni mieć. Moja żona wsadziła kiedyś sobie butelkę po piwie. No to tak, generalnie butelki są dosyć ryzykowne, ponieważ może się skończyć na pogotowiu, więc wiecie, no butelki, ogórki, takie rzeczy, które się mogą złamać w środku, zassać, spowodować różne dziwne inne rzeczy, to no niekoniecznie, no ja wiem, że są fantazje, no ale to wiecie, no wylądujecie u lekarza i tyle, teraz tak się to skończy. Ile razy ja to robię w tygodniu? No słuchajcie, no to jest moja słodka tajemnica. A właśnie takie było też jedno pytanie, zaraz wam wrzucę. Nie mam dzisiaj żadnych moderatorów, więc nie będzie nikt pilnował porządku, więc jak na rozrabiacie, to po prostu gdzieś mnie zablokują, standardowo. Do banów się już przyzwyczaiłam, a jak wszystko będzie ok, to wrzucę wam całego live'a na YouTube'a i jeżeli ktoś na przykład wejdzie w trakcie, to będzie mógł sobie później odtworzyć i obejrzeć. Dobra. Ok. Teraz tak. Słuchajcie, bardzo wiele pytań dotyczy masturbacji i tego, co z tą masturbacją, czy ona nam szkodzi, czy ona nam pomaga. I omówię to, słuchajcie, w dwóch aspektach, bo to zależy, czy dotyczy kobiety, czy mężczyzny, ale może i szkodzić, i pomagać. Dobra, czekajcie, zaraz. Jeszcze mam pytanko, bo nie potrafię wyjąć. No właśnie, no tej butelki nie da się wyjąć. Czasami się po prostu nie da wyjąć. To jest tak samo, jak jest to takie ćwiczenie idiotoodporne, gdzie da sobie człowiek jest w stanie sobie włożyć żarówkę do ust, ale już jej nie wyciągnie i potrzebny jest lekarz. I proszę, nie róbcie tego w domu, nie testujcie, bo kiedy pracowałam na interwencji kryzysowej, to różne dziwne rzeczy się widziało, więc żarówki do ust nie wkładamy, tak samo jak otwartej butelki. Czy stosowanie pierścieni erekcyjnych jest bezpieczne? Generalnie tak. No też zależy, jak sobie je, bo są takie, które można zapinać, regulować. Nie wiem, które pierścienie masz, ale bardzo często pomagają. Fajne kombo jest, jeżeli wkłada się na przykład takie trzy na raz i w różny sposób się, że tak powiem, pan nimi. Dobra, jesteśmy na TikToku, jest taka godzina, że nie będę mówić więcej, natomiast jeżeli zobaczysz trzy w sklepie, na pewno ci w sekshopie wytłumaczą, jak je używać. Dobra, więc co z tą masturbacją, słuchajcie. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to mężczyznom masturbacja bardzo często szkodzi. Dlaczego? Bo robią to za szybko, tempo jest dzikie, zupełnie niezwiązane, po prostu generalnie nie ma w tym dużej przyjemności, jest raczej kwestia tego, żeby sobie ulżyć, tak? I w takim momencie, kiedy
kiedy jest to robione na chybcika, byle jak, czasami jeszcze stresujemy się, czy ktoś wejdzie, czy ktoś nie wejdzie. No to tak, po pierwsze, za mocno panowie trzymają członka w trakcie masturbacji. Po drugie, no tak jak mówię, jest to za szybkie. Więc kiedy potem przychodzi co do czego, to okazuje się, że nagle pochwa nie trzyma tak samo jak ręka, że nawilżenie jest zupełnie inne, no bo tutaj jest bardziej sucho, tam jest bardziej mokro. Okazuje się nagle też, że panowie po prostu za szybko kończą, no bo tak pięknie masturbacją się cały czas warunkowali. Jeżeli wasza samomiłość trwa minutę, dwie, trzy albo jest szybsza, to nie dziwcie się później, że za szybko kończycie. Więc, ale z drugiej strony, ja ćwiczę z panami, polecam różne ćwiczenia, znaczy ja ćwiczę, ja wam na przykład polecam różne ćwiczenia do wykonania z partnerkami waszymi, takie, które właśnie wydłużają stosunek i wtedy to jest kwestia też masturbacji. Więc masturbacja niesie w sobie dużo dobrego i dużo złego, w zależności od tego, jak ją panowie wykonujecie. A teraz panie. Panie bardzo często nie znają też swojego ciała, albo zaczynają w młodym wieku eksperymentować w różnoraki sposób. I jeżeli na przykład uwarunkują się na pocieranie w jakiś specyficzny sposób, używają do masturbacji na przykład prysznica i wody, tak? No to wtedy też jest ten problem. Bo jeżeli robimy coś same, czego nie jesteśmy w stanie powtórzyć z partnerem, to na przykład kobieta ma ten orgazm tylko przy użyciu prysznica, a mężczyzna nie jest w stanie jej w żaden sposób zaspokoić. Więc masturbacja u kobiet jest mega potrzebna. To jest główne narzędzie do rozbudzania kobiety, do uczenia jej do świadomości swojego ciała. Natomiast jeżeli na jeden sposób zacznie czerpać przyjemność, no to też może mieć później problemy z osiąganiem po prostu orgazmu z mężczyzną. Więc masturbacja ma swoje plusy i minusy. Ja jestem zwolennikiem masturbacji. Uważam, że bardzo pomaga zarówno i kobietom, i mężczyznom, ale właściwie wykonywana. Tyle, po prostu. Dobra. Czy spirale są najbezpieczniejszą metodą antykoncepcji? Są jedną z bardzo bezpiecznych metod antykoncepcji, zresztą tak samo jak pigułki dwuskładnikowe, tak, jak wazektomia. Słuchajcie, tych metod, jeżeli chodzi o antykoncepcję, jest naprawdę wiele. Są na przykład zaszczyki, są plastry, tak, no mnie akurat plastry wkurzają, bo po prostu gdzieś się tam odrywają, ciągle są jakieś takie, mam wrażenie, niedomyte. Ale to jest, słuchajcie, to są wasze preferencje. Są też na przykład czasami pytania o to, że ktoś boi się właśnie ciąży nieplanowanej i na przykład nie dowierza pigułkom. No to wszystko zależy, które pigułki bierzecie. Warto bardzo uważnie przedyskutować to z ginekologiem, który przepisuje, dowiedzieć się, kiedy działają, kiedy nie działają, na przykład wymioty, biegunki, takie rzeczy też trzeba sobie uwzględnić. Są na przykład ringi, które można wkładać do środka. Jest wiele metod antykoncepcji, a jeżeli jesteście bardzo młodzi i naprawdę boicie się tego zajścia w ciążę, no to kwestia jest na przykład podwójnej metody zabezpieczenia, tak? Na przykład niektóre osoby stosują i antykoncepcję doustną plus do tego prezerwatywę, tak? Bardziej tutaj, słuchajcie, kwestia higieny. Kwestia tego, że na przykład pieścicie się aż do ejakulacji, a później na przykład ręki nie domyjecie i pieścicie partnerkę. No to jest masakra, tak? Więc są takie sytuacje, gdzie właściwie bez penetracji można czasami zajść w ciążę, przenosząc na przykład nasienie na ręku, tak? Więc no, trochę z głową, do seksu trzeba podejść, nie? Ale generalnie, jeżeli jest antykoncepcja hormonalna, to jest to jedna z najbezpieczniejszych dzisiaj metod. Dobra. Jak zachęcić żonę do innych pozycji? Przede wszystkim porozmawiać i zapytać, na co ma ochotę. Bo to wam powtarzam masę razy, słuchajcie. Rozmowa jest kluczem absolutnie do wszystkiego. Co myślisz o pompkach próżniowych? Pomogą? Pompki próżniowe pomagają na pewnym etapie, tak? Czyli na przykład, słuchajcie, seks tak naprawdę dzieli się też, przewijam sobie, tak, ja i moja technika, dobra. Więc na przykład, słuchajcie, seks to jest tak, jest ta faza takiego podniecenia, tak, później mamy fazę plateau, mamy orgazm i odprężenie, rozluźnienie, jak zwał, tak zwał. I bardzo często w tym momencie plateau mężczyźni, którzy mają problemy z erekcją, właśnie wtedy na przykład mają zanik erekcji albo coś się dzieje. I teraz tak, do tego po pierwsze trzeba podejść na luzie, no bo się nic nie dzieje, to jest naturalne i nie jeden mężczyzna ma wtedy takie jakby chwilowe zmiękczenie penisa, tak, zdarza się. I na przykład w tym momencie pompki próżniowe są w stanie pomóc, tak? Jeżeli nie, no to trzeba po prostu chwilkę odczekać, zająć się partnerką. Słuchajcie,
W seksie po prostu nic na siłę, niczego nie musicie, mężczyzna nie musi niczego udowadniać, kobieta również. Dajcie sobie luzu, tak? Natomiast no, pompki się sprawdzają, tak? Właśnie przy takich, on już na przykład czasami ten członek nie do końca jest taki super sztywny, jakbyśmy chcieli, więc tą pompką go podciągniemy. Dobra. Dobra. Butelkę sobie już darujemy. Powiem tak, no właśnie to są te sytuacje, kiedy ja mówię pogotowie, lekarz. Wiecie, na przykład mówicie mi, że coś mnie od dwóch dni boli, albo jest jakaś taka sytuacja. Ból nie jest normalny podczas seksu. Jeżeli po seksie też coś boli, lekarz, słuchajcie, lekarz. Zawsze do lekarza. No, jedź do szpitala, dziękuję bardzo. Do szpitala, dziękuję bardzo, mądra. Tak, coś się oczywiście stało, przepraszam Was najmocniej. Mam nadzieję, że już wróciłam, bo gdzieś mnie wyrzuciło. Dobra. Dochodzę w jeden, czy to jest normalne? Co to jest jeden? Godzina, minuta, miesiąc? Nie wiem. Dobra. Zapomniałam, o co chcę zapytać. Dobra. Czy tabletki nie mają zbyt wielu efektów ubocznych? No słuchajcie, to zależy. Po to są właśnie badania przed przepisaniem pigułek, żeby ustalić, czy poziom hormonów jest ok, czy możecie je brać, czy nie, czy grożą Wam jakieś zatory, czy coś się może Wam stać, więc... A z drugiej strony tabletki hormonalne przedłużają Wam też płodność i możliwość rodzenia dzieci. I o tym się na przykład nie mówi, tak? Kobieta rodzi się z ograniczoną ilością jajeczek, tak? I jeżeli cały czas na przykład nie jest zatrzymana owulacja i z każdym miesiącem traci jajeczko, a nie zachodzi w ciążę, to może się na przykład okazać, że w wieku 40 lat będzie miała menopauzę. Czasami dziś kobiety mają w wieku 30 lat i wcześniej menopauzę. No i co? No i potem nie mogą zostać mamami, a kuracja hormonalna powstrzymuje jajeczkowanie i wydłuża okres na przykład zostania mamą. Dobra. Czekajcie. Jeszcze jak coś, to wrócę do moich pytań z listy. Chcę, żeby moja żona się kochała przy mnie z koleżanką, jak zacząć? No pytanie też, czy Ty się chcesz do nich dołączyć, czy tylko chcesz patrzeć? I generalnie nie polecam koleżanek. To jeżeli chcecie bawić się w trójkąty, chcecie rozpocząć, chcecie poszerzyć swój związek, to powinny to być osoby obce albo bardzo dalece znajomi, tacy, z którymi na co dzień nie macie kontaktu. Bo wprowadzanie znajomych, wprowadzanie tych samych partnerów do łóżka czasami źle się kończy. Okazuje się nagle, że ktoś zostaje na lodzie albo psuje się nam relacja, więc tutaj nie polecam. Dobra. Jaka jest najlepsza pozycja w aucie? Powiedziałabym, że na żabę, jeżeli wiesz, o co mam na myśli. Nie, słuchajcie, to tak naprawdę wszystko zależy, jakie jest duże auto. W aucie można przeróżne kombinacje robić. Można też złożyć na przykład tylne siedzenia i praktycznie sky is the limit, jeżeli chodzi o waszą wyobraźnię i to, co chcecie robić. Jeżeli mam 23 cm członka, to kobiecie mogę bardzo dobrze dogodzić. To zależy. Jeżeli ją sobie dobrze rozbudzisz i dobrze podniecisz i zadbasz o jej łechtaczkę, to tak. A jeżeli nie, to tak samo jak facet z każdym innym penisem. Jeżeli kobieta, a 70% kobiet nie ma orgazmów pochwowych, jeżeli to jest kwestia tylko samej penetracji, a na przykład nie wejścia do pochwy, to może się okazać, że wow, nie będzie. No, fajnie jest mieć penisa, no, którym się można pochwalić. Ja tam zawsze lubię pooglądać, tak? Dobra. Ale nie wysyłajcie mi zdjęć, bardzo Was proszę. Są inne miejsca, w których można... Ja idę do pracy, a tu live. No przykro mi bardzo. Słuchaj, nagram specjalnie dla Ciebie, będzie na YouTubie. Obejrzysz sobie. Dobra. Jak tam z moją praktyką? Z moją praktyką bardzo dobrze. Niedługo się technika, tak. No właśnie to jest prawda. No ale słuchajcie, faceci, bądźcie dumni ze swoich penisów. Czy są małe, czy są duże. Ważne jest, żebyście się umieli nimi posługiwać, tak? I po prostu cieszcie się seksem. I tyle.
I zresztą to jest też tak, że naprawdę można się pięknie dopasować. Coś podejrzewam delikatnie, że od tyłu lubi. O mój Boże. Czy jeśli robimy coś w stylu gry wstępnej, lecz na tym kończymy, choć mamy ochotę, to może mnie boleć? Jeżeli jesteś mężczyzną i jesteś bardzo podniecony, nawet jak jesteś młodym mężczyzną i nie kończycie, to tak, możecie boleć. Oczywiście, że tak, możecie boleć. Są czasami takie sytuacje, że po takim skrajnym podniecaniu niektórzy mężczyźni nie potrafią wręcz chodzić, tak, z bólu. Natomiast, no słuchajcie, to mogą być różne powody, tak, jeżeli chodzi o ból jąder. Jeżeli on się utrzymuje, warto po prostu zawsze iść też do lekarza. Ja mam duże auto, no proszę. Brzuch i zastanawiam się, czy ma to związek. Jeżeli to jest tylko w trakcie igraszek, to najprawdopodobniej to jest kwestia właśnie takiego niespełnionego podniecenia. Jeżeli na przykład po igraszkach z dziewczyną będziesz się masturbować i ci ulży, tak, no to okej, ale jeżeli dalej będzie bolało, lekarz koniecznie. Moja żona lubi zabawki i to jest fajne, no pewnie, że to jest fajne. Słuchajcie, ile jest dzisiaj genialnych zabawek? Żona tylko chce na lenia. No wiesz. Dobra, powiem Wam coś z tym leniem. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że na przykład namawiacie swoją kobietę na seks. Ona się zgadza, ale nie była do końca przekonana. No i co się dzieje? Robicie coś rachu-ciachu, nie zajmujecie się nią, nie pieścicie jej. No więc ona na przykład stwierdza, no to skoro ono mnie nie dba, no to ja mam wyjechane, leżę, niech se robi co se chce. I potem jest, słuchajcie, bardzo kiepska sytuacja, tak? Ani jedno, ani drugie nie ma przyjemności. No bo co? On się spuścił, tak? No bo jaka to przyjemność, jak po prostu kobieta leży? A ona jest po raz kolejny rozczarowana, bo on się nią nie zajął. Więc jak mi czasami ktoś mówi, że jego żona no, na lenia, albo na kłodę, albo coś, no to facet, co ty robiłeś wcześniej? W szczególności, że kobiety z wiekiem mają coraz większy temperament, coraz większą ochotę i jednak bardzo wiele kobiet jest dużo bardziej otwartych po 30, po 40, niż było w wieku 20 paru lat. Jeżeli Wam się wydaje, że młode dziewczyny naprawdę potrafią dużo, okej, zgodzę się, bo są takie dziewczyny, które naprawdę potrafią robić mistrzowskie rzeczy, ale kobieta po 30 czy po 40 po prostu się budzi i ma z tego prawdziwą satysfakcję. Ale to już na inny live. Dobra. Czy 14 cm to dużo? Nie wiem. Pytanie, co robisz i czy jesteś zadowolony? Jak dla mnie? Zupełnie normalny rozmiar. Jak wyjść z zakleszczenia podczas uczulania na lateks? No słuchajcie, no nie tylko lateks jest na świecie, tak? Są rzeczy bez lateksu, więc po prostu wystarczy udać się do apteki i powiedzieć, że potrzebne jest zabezpieczenie bez lateksu i już. Nie ma najmniejszego problemu. W każdym rozmiarze jest. Prawie w każdym. Jak coś, to można sprowadzić z zagranicy. Jak mogę dogodzić żonie, bo mojej żonie nic nie chce? No to właśnie przede wszystkim relacją, słuchajcie. Kobieta szczęśliwa w relacji, kobieta zadowolona, to taka kobieta, która potem bardzo jest też chętniejsza do tego, żeby był seks i żeby dużo więcej z siebie dawać. Kobiety są dużo bardziej relacyjne. Więc jeżeli na przykład coś nie gra w seksie, to bardzo często jest tak, że nie gra w relacji. Przynajmniej z punktu widzenia kobiety. Dla mężczyzny relacja nie jest tak ważna jak dla kobiety. Więc jeżeli jest kiepściachno, dzień był kiepski, nie było fajnych SMS-ów, nie było rozmów, no to wiecie, no kobiecie nie zawsze też się chce. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Dobra. Mam faceta, mam męża, słuchaj. Z którym na dodatek jestem bardzo szczęśliwa i bardzo kocham, więc pozdrawiam. Jakie ja lubię zabawki, kurczę, właśnie, słuchajcie. To jest tak, powiedzcie mi, czy jak idziecie do lekarza i to jest chirurg, to pytacie się go, czy wyciął sobie wyrostek robaczkowy, pytacie się lekarza, czy miał anginę, pytacie się kogoś, jak on to leczył, albo czy miał jakąś chorobę. No bo wiecie, to jest tak samo, jak takie pytania zadajecie mnie, tak?
jest taki kawałek prywatności, który też staram się zachować dla mojego męża, dla moich najbliższych, czy dla bardzo bliskich znajomych, którzy wiedzą, co lubię na przykład, bo to są moje przyjaciółki, tak? I one będą wiedziały, tak? Czy moja siostrzyczka. Natomiast, no umówmy się, no każdy ma prawo do odrobiny sekretów, do czegoś dla siebie, więc ja chętnie dzielę się z Wami moją wiedzą, natomiast nie zawsze chętnie mam ochotę mówić o tym, co ja lubię w sypialni, jak ja lubię w sypialni. Bo tak mówię, to jest tak, jakbyście pytali lekarza, czy na przykład on to miał, tak, i jak sobie to wyleczył. No, więc tak... Dajcie mi trochę pola do prywatności. Jak kogoś znam prywatnie, to wie. Dobra. Jak namówić żonę, żeby zapuściła włoski, bo ja kocham fryzurskie, ona jest skinem. Kurczę, słuchajcie, to jest bardzo indywidualne. Są osoby, które po prostu nie lubią owłosienia. Jeżeli na przykład gdzieś namówisz żonę, no to pytanie też w jakiej partii, czy ona ma na to ochotę, czy nie ma ochoty. Pamiętajcie, że na przykład są kobiety, które nie lubią zapachu podczas okresu, a ten zapach zostaje na włoskach i w momencie, kiedy jest fryzurka, no to trzeba się cały czas myć, no bo to... No, nie każda kobieta też to lubi, tak? Ja nie wiem, jaki jest powód, że na przykład nie chce zapuścić tych włosków, tak? Czy po prostu jest jej tak wygodnie. No, możecie porozmawiać i ponegocjować. To jest tak samo jak z brodami, z wąsami, tak? Tylko jeżeli ktoś całe życie się depiluje, to będzie tak jak z Kate Winslet w Lektorze. Jej musieli tam doczepiać sztuczne futro, bo niestety kobiety, które depilują się od lat, po prostu nie zarastają. Więc no pytanie, czy żona w ogóle jest w stanie tam coś uhodować, bo nie każda kobieta, wierzcie mi, że jest w stanie. Dziękuję, że moje wypowiedzi są pomocne. Dobra. Dlaczego w dzień miewam samoistny wytrysk? No tak, czasami jest. No, to się czasami się zmienia z wiekiem, czasami nie. A mój konar płonie, nie wiem co zrobić. Masz rękę, wiesz co zrobić. Jestem i psychologiem, i seksuologiem, więc jedno i drugie. Dobra, czegoś jeszcze. Chęci na eksperymenty. Słuchajcie, eksperymenty są bardzo fajne. No właśnie, to jest, słuchajcie, też takie pytanie, czasami się mnie pytacie, czy coś jest normalne. Czy to, że ja lubię tak, to jest normalne, jakieś, nie wiem, posikiwanie, no różne rzeczy. Zresztą nagrałam też TikToka. Wszystko to, co w relacji dla Was jest normalne, to na co macie ochotę, jest okej. Więc jeżeli obydwie strony, czy tam jest Was więcej, bo to różne konfiguracje są, jest coś dla Was normalne, fajne, to po prostu cieszcie się tym. Nie ma rzeczy, które są nie tak. O, dobra. Pod, nawet nie pod paragrafy, tak, ale pod to, czy jest wszystko z nami ok, na przykład warto się zastanowić, kiedy są już przecinane powłoki skóry. Bo przecinanie powłok skóry, krew, taka sytuacja, to już nie do końca jest normalne. Ale jeżeli na przykład to jest kwestia wiązania, czasami to są podduszania, ale tu trzeba bardzo uważać. Jak lubicie, to lubicie. No. I cokolwiek, jeżeli chodzi o relacje, co dla Was jest normalne, to jest dla Was normalne. I tyle, koniec, kropka. I nikomu nic do tego, co Wy robicie w sypialni. Cieszę się, że wam daję wiedzę, która Was uczy. Ile masz lat? Słuchajcie, w tydzień mam urodziny, więc pewno będzie na Facebooku, bo nie mam tam ukrytego wieku, to sobie możecie zobaczyć. O czym ja mówię na tym TikToku? Dzisiaj odpowiadam na zaległe pytania i na bieżące. A tak w ogóle to mówię o seksie, no, tradycyjnie. Pozdrowienia od kolegi z branży, czasem powinnam złapać dystans. Ho, ho, ho. Ile ja mam dystansu, to Bóg jeden wie. przy tym, jak czasami są wrzucane różne filmy i komentarze, ale to spoko. Cieszę się, lubię jak ludzie są z branży, bo trzeba się branżowo się wspierać i wiele rzeczy, dużo łatwiej by nam było, gdybyśmy razem współpracowali, a nie rywalizowali, bo po co rywalizować? Każdy po prostu jest inny i ma inne podejście do tematu i za to szanuję i kocham inne osoby, które też są w mojej branży. Tak, wiem, kocham, tak, bo
No tak, może nadużywam. Czy to normalne, że facet ma ochotę praktycznie co pół godziny? W pewnym wieku tak. I w szczególności na początku związku. To i tak pół godziny to długo wytrzymuje, słuchaj. Początki związku są takie, że ludzie po prostu króliczą, tak? Więc no, jest to normalne. Co myślę o pasach cnoty? Tak. No tak, przede wszystkim dla mnie są niehigieniczne. Tak? Patrząc na to, jakie one były kiedyś, nawet te skórzane, gdzie kobiety były zapinane. Więc no, tu mi bardziej higiena. Ale w ogóle po co pasy cnoty? No chyba, że o coś innego pytasz, a ja coś innego mam na myśli. Okazało się, że moja partnerka jest biseksualna i zdradziła mnie ze swoją przyjaciółką. Co mam zrobić? Nie wiem, co masz zrobić. To jest twoja decyzja. Więc... Czy chcesz być dalej z partnerką? Czy ją kochasz? Czy jesteś w stanie wybaczyć jej zdradę? Czy chcecie razem planować życie? Tak, no zdrada jest zdradą. Nieważne, czy z kobietą, z mężczyzną. Nie zawsze seks z tą drugą osobą jest zdradą, bo to, co jest zdradą, to wy jako dwoje partnerów w relacji decyduje, co jest zdradą, a co nie. No więc pytanie do ciebie. Czy jesteś w stanie jej wybaczyć i zapomnieć, na nowo zaufać? Bo żeby wybaczenie zdrady miało sens, tak, to tak naprawdę to jest kwestia grubej krechy i niewracania do tego, co było. Czy bardziej martwisz się, że partnerka woli być z kobietą? Albo zastanawiasz się, czy możecie być razem w trójkącie, tak? Ciężko jest mi powiedzieć, co ci po głowie chodzi. No cóż, no natomiast no z przyjaciółką, no. Pogadaj z laską, może będzie wszystko okej. Okay. To od was zależy. Skąd mam książki? No kurczę, z księgarni, no skąd mogę mieć książki? Biorę, chodzę i kupuję od lat. Poszłam do pracy w wieku 16 lat tylko po to, żeby mieć na książki i tak mi zostało. W tej chwili mam ich ponad 2000, o seksie jakieś, nie wiem, 300, 400. Musiałabym zobaczyć do apki, ile mam książek o samych seksie. Czasami otwieram tematy, na które ludzie nie są gotowi. No może. Tak, ja czasami nie mam dobrej tolerancji na głupotę i odpowiadam w tym samym stylu. No masz rację. Tak. Nie zawsze jestem dość cierpliwa. Dobra. A coś dla par? A co konkretnie dla par? Tak. Czekajcie. Ja to jestem ja i to przewijanie. Moja narzeczona nigdy nie zaczyna pierwsza w sypialni, tylko zawsze ja. Jak ją namówić, aby to ona zaczęła? Kurczę, słuchajcie, tutaj nam się nakłada bardzo wiele stereotypów. Pytanie, czy na przykład narzeczona była wychowywana w religijnej rodzinie, jak była wychowana, bo u nas to jest tak, że jest dziwka, ladacznica, mamy różne, te, albo Madonna. Więc kwestia wychowania powoduje, że część kobiet potrzebuje dużo czasu, żeby się otworzyć. I na przykład boją się, że jeżeli zaproponują mężczyźnie seks albo pokażą, że mają ochotę, to zostaną uznane jako takie, wiecie, wyuzdane. Więc bardzo ważne jest w takiej sytuacji, kiedy kobieta nie proponuje tego seksu, nawet jeżeli ma na niego ochotę, żeby porozmawiać z nią o tym, jak się to widzi, że się ma na to ochotę, że dla ciebie to jest świetne i że taka jest na przykład twoja fantazja. Więc to jest też do przegadania, tak? Tradycyjnie po prostu do przegadania. Więc ja bym porozmawiała i powiedziałabym wprost, że to, że ona zaproponuje, to będzie dla ciebie im plus, a nie, że na przykład, że będziesz uważał, że jest jakaś wyuzdana, czy inna. Tylko nie mów. Tylko to, co powiedziałam najpierw, tak? Że masz na to ochotę, bo jeszcze nie ma czegoś w głowie, a ja jej wszyję twoimi słowami. Znaczy, ty jej wszyjesz moimi słowami. Dobra. Moja zawsze mówi, że boli. No słuchajcie, jak boli, to nie jest normalne. Jak boli, to do lekarza sprawdzić, co jest grane. Może być kilka powodów tego, że boli, więc po prostu sorki, z tym trzeba coś zrobić. Seks nie boli. Normalny seks nie boli. Jeżeli boli, to znaczy, że coś się dzieje. Czasami jest to niezdiagnozowana choroba, czasami może to być pochwica i inne rzeczy, więc do lekarza. Dobra.
Więc narzeczonej powiedz, że masz ochotę. Co myślisz o tabletkach na impotencję? Wiesz co, już nie ma czegoś takiego jak impotencja. Wyleciało jakiś czas temu. W tej chwili są zaburzenia erekcji i one są podzielone na różne zaburzenia. Więc pytanie, o którym zaburzeniu mówimy i o jakich tabletkach? Bo tabletki działają w 50%, 50-50. Jeżeli do tego dołączymy ćwiczenia i partnerka o wszystkim wie, to sukces jest, jeżeli działają w 85% i to jest sukces. To jeżeli są już jakieś zaburzenia erekcji, to trzeba do tego podejść racjonalnie, wyluzować i przyjąć po prostu, że nie zawsze się uda. A same tabletki 50-50. Raz działają, raz nie działają. Jeżeli jest za słabe podniecenie, to też nie zadziała. Jeżeli partnerka Cię nie rajcuje. Czasami mężczyźni robią skoki w bok, żeby sobie udowodnić, że to nie jest problem z nimi, tylko że po prostu w relacji jest coś nie tak. I słuchajcie, no wtedy bardziej luzują, nie zależy im na tej partnerce i efekt jest taki, że na przykład udaje im się ten skok w bok, a z partnerką, którą kochają, na której mi zależy, dalej jest problem. Więc to naprawdę kwestia czasami terapii, przegadania, konsultacji, a przede wszystkim no piguły zawsze z lekarzem, słuchajcie. Ale działają, no działają piguły, no. Więc mam coś Henryka Pająka. Nie, chyba nie. Czy to normalne, że kobieta, o którą się dba, pomaga się jej w domu, w obowiązkach, nie ma ochoty? Pytanie, czy na tym zależy Twojej kobiecie? Bo jeżeli na przykład kobieta potrzebuje tego, żebyś jej mówił, że ją kochasz, żebyś doceniał jej wygląd, ja nie wiem, czego oczekuje Twoja kobieta. Bo relacja to nie tylko obowiązki domowe i pomaganie w domu, to również rozmowy, to pikantne SMS-y, to wspólny wieczór gdzieś w knajpie, czasami to jest wyjście do kina. To nie muszą być drogie ani częste rzeczy, ale zrobienie czegoś inaczej, tak? Więc same obowiązki nie zawsze ratują sytuację, słuchaj. Ważne jest, żebyś się dowiedział, czego Twoja kobieta oczekuje i kiedy dla niej relacja jest dobra i czego ona potrzebuje, żeby mieć ochotę na seks. Poza tym, no, są też takie momenty w życiu kobiety, kiedy są małe dzieci, kiedy jest zmęczona, kiedy naprawdę myśli o tym tylko, żeby się wyspać. Okej, to jest do zmiany i do przepracowania, natomiast no, wymaga trochę więcej zachodu. Oczywiście, że się lubię kochać. No kurczę. Kocham seks. Nie byłabym seksuologiem, gdybym nie lubiła zagadnienia. A żeby było śmiesznie, zainteresowałam się seksem, jak jeszcze go nie znałam, więc przez wiele lat byłam teoretykiem. Nie widać mojego pytania. Kurczę, no nie wiem, musiało mi gdzieś umknąć, więc przepraszam. Nie potrafię patrzeć w oczy partnera. Patrzenie w oczy partnera podczas seksu jest bardzo, bardzo intymne i nie każdy to potrafi. Poza tym kobiety wtedy czasami się rozpraszają. Więc pytanie, czy nie masz tak, że się rozpraszasz, że patrząc w oczy partnera zaczynasz myśleć o czymś innym, zaczynasz się zastanawiać, czy wszystko jest okej, a kiedy masz zamknięte, swobodnie po prostu dochodzisz i cieszysz się seksem. Więc okej, część osób mówi, że ten najbardziej intymny seks to jest wtedy, kiedy patrzą się w swoje oczy i widzą to dojście. Natomiast, no, tak jak mówię, jeżeli pomaga Ci niepatrzenie w tym, żeby dojść, to być może kwestia czasu, tak? Czy ja połykam, czy wypluwam? Moja prywatna sprawa. Nie ma wcale ochoty, nie ukrywam, że chciałbym się pokochać z nią po rozłące. No to jest, wiecie, z tym, że ktoś nie ma ochoty, no to czasami jest pytanie, czy nie ma ochoty na seks, czy nie ma ochoty na partnera, więc zawsze polecam pogadać, dowiedzieć się, o co chodzi. No słuchajcie, to ja jestem z domu, zawsze pomagam, przejmuję obowiązki, tylko pytanie, czy tego chce kobieta, tak? Wiecie, no czasem czuły, czasem barbarzyńca, są kobiety, które potrzebują czegoś innego też od mężczyzn. Rozmowa najwięcej pomaga. Dobra. Ile mam lat? Dobra, pojawiło się znowu. Ja mam młodą żonę, a wciąż kręcą mnie dużo starsze kobiety. Czy to normalne?
Wiesz, czasami warto by się było dowiedzieć, czego ty w tych starszych szukasz, tak? Czy to jest kwestia seksu, czy jakiejś fantazji erotycznej? Nie wiem. Czy to jest normalne? Nie wiem, co z tym zrobisz. Czy zrealizowałeś taką fantazję, czy nie? I ciężko mi jest powiedzieć. TikTok może blokować pytania, niestety tak. TikTok blokuje czasami pytania. Ja czasami też muszę coś inaczej napisać, bo jeżeli jest użyta jakaś fraza, jakiś wyraz, to TikTok czasami blokuje. Także to już się nauczyłam. Czemu moja partnerka nie chce w okresie się kochać? Wiecie co, no nie wszystkie kobiety mają ochotę w okresie. Są takie, które mają najlepsze orgazmy w okresie. Natomiast no, to jest kwestia poczucia komfortu, tak? Kwestia tego, czy czasami kobieta się martwi, że coś zabrudzi, że to nie wygląda, więc no, czasami można zacząć na przykład od tego, żeby zaproponować prysznic, wannę, czy jakieś takie miejsce, gdzie kobieta po prostu jakby czuje się, że nie nabrudzi, tak? No. Czemu się mówi, czego chce kobieta, a nie co chce facet? Wiesz, to mówi się w jedną i w drugą stronę. Czego chce mężczyzna i czego chce kobieta. Ja nieraz mi się obrywa od kobiet za to, że mówię im, że na przykład kwestia tego, że ktoś nie ma ochoty na seks, to jest na przykład męczenie też faceta, tak? I że warto się zastanowić, że skoro się nie ma ochoty na seks, no to czasami po co jest ta relacja, tak? No bo sama relacja dla relacji... Po co cały czas trzymać kogoś głodnego w domu, tak? Więc to nie jest tak, że się mówi, czego chce kobieta, a nie czego chce facet. Wiesz co, mówi się w jedną i w drugą stronę, tylko bardziej koncentrujemy się na tym, co nas boli, co nas dotyka. Więc na przykład w jednym filmie czasami kobiety mi piszą, że jestem po stronie faceta, albo że to jest w ten sposób, że to facet ma rację, a za chwilę piszą mi faceci, że jest dokładnie na odwrót. No i co? Każdy słyszy to, co chce słyszeć. No tak to niestety jest. Więc i mężczyzna, i kobieta są bardzo ważni w relacji obydwoje, bo to oni ją tworzą. To dzięki nim jest seks. A propos tego, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, że chce rozwiązać problem w relacji i ja mówię, co ma zrobić, no to jest dobra, no Monia, ale dlaczego to ja mam zrobić? Ja mówię, no bo ty do mnie przychodzisz i to ty chcesz z tym coś zrobić, tak? Ty czy twój partner? No nie, no mój partner no, nie widzi nawet problemu. Ja mówię, no właśnie, no to jak mam rozmawiać i mówić, co ma zrobić osoba, która nawet nie wie, że jest problem? No, ta osoba nic nie zrobi. Więc sorki, ale jeżeli to wy mi zadajecie pytania i wy na przykład chcecie rozwiązania, to piję do was, bo to wy jesteście tą stroną, która chce coś zmienić, chce coś zrobić. Wasz partner jest albo nieświadomy, albo niczego nie chce zmienić, tak? No i trzeba teraz tak to zrobić, żeby na przykład do tej zmiany doszło. Nie zawsze jest to proste. Dobra. Dobra. Czy trójkąt z lesbijką to zdrada męża? Jeżeli uważacie, że jeżeli się umówiliście, że to jest zdrada, to oczywiście, że to jest zdrada. Jeżeli na przykład macie otwarty związek albo uważacie, że zdrada z kobietą to nie jest zdrada, no to nie będzie zdrada. No tu ja wiecie. Trochę niżej kamerę. Widzisz, pół ekranu to sufit, no widzisz, cała ja, sorki, ale w ten sposób mam tekst na, że tak powiem, na poziomie oczu, a jak jest wyżej, to mi gdzieś literki uciekają, a ja jestem krótkowidzem, mam -3,5 i jeszcze mam astygmatyzm, więc czasami źle widzę, więc to jest po to, żebym mogła dobrze czytać, więc okej, przyjmuję, że jest nieprofesjonalne, ale lepiej tak, żebym umiała czytać, niż była super profesjonalna w życiu. Jak się przełamać? Nie wiem do czego. Moja droga, mam 42 lata, libido jak mało lata. Czy to normalne? Oczywiście, że to jest normalne. Właśnie po 40 bardzo wiele kobiet po prostu się budzi, ma ochotę na seks, jest coraz bardziej świadomych swojego ciała, swoich potrzeb. Oczywiście, że to jest okej, więc... czy ból to na pewno pochwica? Nie mam zielonego pojęcia. Może to być endometrioza, tak? Do lekarza. Dobra, coś oczywiście zgubiłam. Wolę czuć oddech i wiem, że czuję, że jest dobrze, a nie patrzeć w oczy. A patrzymy w oczy, jak razem dochodzimy. No też fajnie, okej. Tak, potrzebuję tego, bo widzę, jak jest zmęczona, kiedy 24 godziny z dziećmi i obowiązkami. No, okej, ale
Więc pytanie na przykład, czy żona nie potrzebuje wyjść na spacer i być sama. Tak, po prostu sama. Albo na przykład iść sobie i odpocząć gdzieś bez was i bez dzieci. Bez ciebie i bez dzieci, przepraszam. Dobra. Ja i moje przewijanie. Mogę prosić o odpowiedź? Boję się, jak jest z seksem oralnym ze świeżym kolczykiem w wardze. Nie mam zielonego pojęcia, jak jest z seksem oralnym ze świeżym kolczykiem. Nie wiem, jak jest wygojone, czy jest wszystko w porządku. Czasami po prostu warto coś sprawdzić organoleptycznie i zobaczyć, czy boli, czy nie boli. Po prostu delikatnie i tyle. Jakie mogą być powody, że partner nie dochodzi? Może być kilka powodów. Mogą być, czasami są to rzeczy związane z religijnością i z tym, że to nie jest właściwe, bo na przykład nie ma ślubu. Czasami jest to lęk przed ciążą, a czasami jest to kwestia niewłaściwej masturbacji, więc może być jeszcze kilka powodów. Więc to, że partner nie dochodzi, no niestety trzeba trochę pokopać i dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. Pierwszy raz tutaj. Fajnie. Do ginekologa z tym. Do ginekologa, a w pierwszej kolejności do ginekologa. Jeżeli, ale to wtedy na przykład sobie powiedzieć dokładnie, co się dzieje. A jeżeli na przykład już później ćwiczenia, no to fizjoterapeutka uroginekologiczna. One prowadzą, one badają. Ale ja jestem facetem, no dobra. Widocznie coś mi umknęło. Czy mi się podobają mulaci? Kurczę, mój mąż jest biały i na dodatek jest blondynem. No i co? To nie jest, słuchajcie, kwestia tego, kto mi się podoba, kto mi się nie podoba. U kobiety to nie zawsze jest wygląd. Czasami to jest zapach. Czasami to jest, jak ktoś na nas patrzy. Więc życie. W Polsce jestem ze Śląska, ale już niedługo, bo właśnie się przeprowadzam i żyję na dwóch domach i słuchajcie, zaczynam dostawać szaleństwa i przez to na wiele rzeczy nie mam czasu i zaniedbałam to wszystko i będę odkopywać te wszystkie pytania. Co sądzisz o korzystaniu usług dziewczyn stojących przy drodze? Jeżeli masz taką potrzebę, nie jesteś w stałej relacji, używasz prezerwatyw, to twój wybór, no. No co mam ci powiedzieć, no? Masz taką potrzebę, no. Słuchajcie, nie powinien nikt wam zaglądać do sypialni i mówić, czy coś jest fajne, czy coś jest niefajne. Jeżeli nie krzywdzicie drugiej osoby, jeżeli jesteście uczciwi z sobą i ze swoim partnerem, to jest okej. Jeżeli już krzywdzicie kogoś, jeżeli się dzieją jakieś takie niefajne rzeczy, no to sorry. Dobra, ktoś idzie pod prysznic, okej. Na Śląsk. No proszę. Piękny jest Śląsk. A alkohol, jak wtedy z dojściem? To jest tak, słuchajcie. To od razu wam mówię. Żeby pobudzić i mężczyznę, i kobietę, jest jedyna słuszna dawka alkoholu, która rozszerza naczynia krwionośne i powoduje, że seks jest nieziemski. Ale bardzo rzadko ludzie się na tej dawce powstrzymują, tak? Ponieważ to jest maleńka lampka wina. Powoduje lepszy seks zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. Piwo usypia. Jedno piwo potrafi już otępić faceta. Wódka? Okej, wódka tak nie otępi. Przy wódce jest większa szansa, czy przy jakimś mocniejszym alkoholu, że on nawet stanie, ale właśnie nie skończy. Alkohol to jest na przykład niekończąca się historia, tak? Czyli kochamy się, kochamy i nic z tego nie ma. Kobieta zajechana, zatarta, otarcia, znudzona, tak? No bo facet przecież wtedy jedzie, nie? On piłuje, on nie pomyśli o tym, żeby jeszcze ją popieścić, bo przecież on chce skończyć, tak? Więc alkohol i seks niekoniecznie. Czemu sygmatyzujecie faceta, że nie dojdzie? Kobieta też nie zawsze dochodzi. No i to jest okej, to, że facet... No to jest właśnie... Dziękuję ci bardzo za to zdanie. Ja też nieraz powtarzam, że nie ma w tym nic złego, że facet nie skończy. No i co z tego? Jeżeli jest zadowolony z seksu, podobało mu się, czerpał satysfakcję z tego, że był ze swoją partnerką,
No nic się nie dzieje. Facet też ma prawo nie dojść. Bardzo ci dziękuję za to zdanie. Super. Jakie są pieczenia, jakie są powody pieczenia po palcówce? Brudne ręce, tak, ale to mogą być przeróżniaste. Czasami nie widzę pytania, dziękuję, niestety. A czasami wy pojawiacie się i znikacie, więc ja zdążę odpowiedzieć, a wy nie słyszycie i zadajecie je po raz trzeci albo czwarty, więc wtedy też. Dobra. Mąż ma 40 lat, dochodzi w 2 minuty, to normalne. No słuchajcie, to jest trochę krótkie, bo mówi się, że tak przynajmniej te 3 minuty to jest ten taki najkrótszy czas. Natomiast, no kurczę, no można to zmienić, tak? Tylko kwestia pracy i tego, czy chcecie to zmienić. Są wtedy techniki masturbacyjne, są sposoby. Trzeba żelem i się nie zatrze. O, nawet z żelem czasami się zatrze królik. 2 minuty to jest trochę krótko, tak? I chyba że czujesz satysfakcję z pieszczenia i masz orgazm wcześniej i jest okej, okay, bo jeżeli wam to nie przeszkadza, bo są takie pary, że mąż na przykład pieści swoją kobietę, ona ma orgazm, ma na przykład orgazm oralny, bardzo się cieszy z seksu, z bliskości z mężem, a mąż faktycznie szybko kończy, tak? Ale to będą też te kobiety, które są w tych 70%, które nie dochodzą przez penetrację. Bo jeżeli kobieta dochodzi poprzez penetrację, no to jednak te 2 minuty mogą jej nie starczyć, po prostu. Czyli nie pić, no nie... tak, lepiej nie pić za dużo. Czy ja mam łazienkę do remontu? Nie, w nowym mieszkaniu mam świeżo zrobioną. A co zrobić, jak żona nie chce fantazjować? No kurczę, słuchajcie, to jest tak, jakby zapytać, co zrobić, bo ktoś nie śni. Są osoby, które no, na przykład nie mają fantazji albo nie wiedzą, że mogą fantazjować. Czasami fajnie jest podsunąć jakieś opowiadania erotyczne, czasami są bardzo pikantne książki. Słuchajcie, jest tyle autorek, zresztą z jedną z nich miałam też przyjemność prowadzić wywiad. Są autorki, które piszą powieści erotyczne i one mają, mają fabułę, ale mają też momenty. I to są takie książki, gdzie pomagają kobiecie się otworzyć i pomagają kobiecie obudzić fantazję, bo widzą, że nagle ktoś coś może zrobić inaczej. Więc jak żona nie chce fantazjować, warto jej podsunąć fajną książkę. Czasami zaznaczyć pikantne momenty. Dobra. Pewno znowu przegapiłam 1500 pytań. Jak proponuję żonie inną pozycję, to mówi, że jej się nie chce. Kurczę, bo to jest też tak, że są kobiety, które jak już jesteście w łóżku, to na przykład nie mają ochoty na zmianę, bo na przykład w tej jednej pozycji wiedzą, że zawsze dochodzą. Więc warto jakby poza łóżkiem porozmawiać z żoną o tym, że ma się ochotę w kilku pozycjach, a na przykład skończy się w tej konkretnej, żeby ona na pewno miała przyjemność, tak? Więc kwestia znowu rozmowy. Dobra. Jak doprowadzić kobietę do żeńskiego wytrysku? Nie wszystkie kobiety będą miały ten wytrysk. Czasami mi ktoś pisze, bzdura, głupotę mówię, wszystkie kobiety są w stanie mieć wytrysk. Otóż nie. U części kobiet po prostu jest on do wewnątrz, więc ten wytrysk jest bezpośrednio do pęcherza moczowego, więc nie jesteście w stanie go zobaczyć. U części kobiet faktycznie będzie on na zewnątrz, natomiast niektóre mają bardzo niewielki wytrysk, niektóre to jest nawet pół szklanki, tak, więc to jest bardzo przeróżnie, to jeszcze pod ciśnieniem, więc wszystko jest mokre i zalane. Więcej na ten temat, jeżeli wejdziecie w moje bio, to jest blog i są orgazmy kobiece, to takie mniej typowe, ten związany z seksem analnym i właśnie z oralnym i z wytryskami, więc wejdźcie sobie tam, przeczytajcie artykuł, jest trochę więcej na ten temat. Szósta z góry książkę. Kurczę, nie wiem, w którym stosie. Gdzieś na nowo ogarniam książki. 30 minut to okej, to zależy. Słuchajcie, czasami kobieta się nudzi. Niektóre kobiety lubią 5-10 minut, przy 15-20 minutach się nudzą, a facet uważa, że pół godziny. Słuchajcie, to jest indywidualne, to wasza relacja, to wy decydujecie. O sabletkach przedłużających stosunek dla mężczyzn. Czasami są potrzebne, a czasami są potrzebne tylko potem, żeby mieć więcej pewności siebie i tak jak mówię, no one raz działają, raz... Na wazelinie absolutnie nie, słuchajcie, żadnej wazeliny, żadnych olejków, żadnych takich tłustych rzeczy. Do lubrykacji są specjalne na bazie wody, tak, na bazie silikonu, ale
Na rany, Julek. Żadnej wazeliny, żadnych olejków. Ja was proszę, to jest droga do infekcji. Więc za dużo cząstku i pieczenia, no, też tak może być, z papryki, wszystkiego. Dobra. Żadnych tłustych rzeczy, dokładnie. Wazelina stosowana do szefa nie pomogła. No kurczę, z tymi szefami to jest różnie. Czasami lepiej iść z flaszką do szefa niż z wazeliną. Mierzy się aż na szklanki? Słuchaj, tak. Niektóre kobiety mają tak obfity ten wytrysk, że tak. Tylko to jest, słuchajcie, jest też tak, że czasami kobiety jakby czują się zmuszone, tak? No bo facet tak bardzo chce, żeby one wytrysnęły i to jest tak ze starszymi mężczyznami, którzy posikują, udając orgazm i wytrysk, tak czasami niektóre kobiety posikują, udając wytrysk. Bardzo łatwo jest to sprawdzić, ma inny zapach, jedno i drugie, tak? Więc męski wytrysk nie pachnie moczem, tak samo żeński wytrysk też nie pachnie moczem, po prostu. I tak mama mówi, nie u każdej kobiety da radę. Dobra. Co my tam jeszcze mamy? O, film obejrzeć razem. Pewnie, że fantastycznie. Dobra. Oliwka w żelu. Nie, słuchajcie, nie. Oliwka dla dzieci. Nie, 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 nie. To możecie sobie do masażu stosować, tak? Chcecie pomasować żonie, czy sobie, czy żona wam masuje, albo nieważne w jakiej tam konfiguracji plecka, łydeczki, stópeczki, tak? To się możecie bawić oliwkami, nie? No, ale nie do seksu. No, jak teraz wpadacie dopiero, to słuchajcie, nagranie wrzucę na YouTubie całego live'a, bo tu, jak wiecie, gdzieś potem znikają i ich nie ma. Dobra. Co jeszcze? Aha, słuchajcie, pytacie czasami o rozmowy prywatne ze mną. Więc zawsze możecie pisać na kontakt@pikantnaedukacja.pl. Tak, jeżeli jest to coś bardzo ogólnego, to wam odpowiem, ale jeżeli to wymaga konsultacji, czyli ja się muszę zagłębić w wasz problem, no to słuchajcie, to jest moja praca, tak? Więc nie, czasami są takie pytania, na które wam po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć. Moja żona zawsze mówi, żebym skończył i nie daje jej nic więcej. Słuchajcie, nie wszystkie kobiety potrzebują orgazmu, żeby się cieszyć radosnym seksem. Aha, nie skończy, żeby na niej. No, pytanie właśnie, czy żona po prostu nie dochodzi tylko poprzez stymulację łechtaczki i po prostu penetracja niekoniecznie jest jej potrzebna. Jest wiele kobiet, które nie potrzebuje penetracji. A kochance można stosować oliwkę? Kochance również nie stosujemy oliwki do części intymnych, do masażu tak. Szanujmy kobiety, szanujmy swoje części ciała. No słuchajcie, czasami weźmiecie gdzieś, zastosujecie dziwną rzecz, a potem się dziwicie, że nie macie seksu tydzień, dwa, trzy, bo na przykład infekcja intymna albo coś się jeszcze dziwnego stało. No Holender, no sami sobie to zrobiliście, tak? Dobra, co mi tu jeszcze z tej listy zostało? Ból podczas stosunku, jeżeli cokolwiek boli, to nie jest ok. Słuchajcie, zawsze lekarz. Czasami jest tak, że ktoś wrzuca mi, że pierścienie erekcyjne poleca pani. Tak, polecam. Tylko dobrze je wkładajcie. Przyjemność na przykład w określonych miejscach. To jest tak, na przykład rzucacie, że jakaś że wasza partnerka lubi w określonej pozycji, tak? Że na przykład tylko jakieś miejsce jest wrażliwe. Czasami tak jest. Czasami nie mamy świadomości swojego ciała, nie rozbudziliśmy dobrze swojego ciała. I na przykład kobieta tylko poprzez stymulację jednego miejsca ma orgazm. I wy się zastanawiacie, kurczę, chcielibyście zrobić coś innego, chcielibyście się pokochać inaczej, a ona zawsze chce tak samo. Więc dowiedzcie się, czy po prostu poprzez stymulację w tym jednym miejscu ona nie odczuwa większej przyjemności. Czasami facet lubi na przykład w jednej pozycji, tak? Więc eksperymentujcie w trakcie, jak kończycie tak, jak lubicie, żeby po prostu było wam przyjemnie. Warto kupić lubrykat Durex rozgrzewający. Wiesz co, część osób lubi to dodatkowe mrowienie, więc jeżeli wam to sprawi przyjemność, to tak, ale pamiętajcie właśnie o tym takim efekcie, że to jest takie dobre, takie bardzo ciepłe. Oliwką zawiasy w drzwiach. No, to jeszcze chyba nie wszystkie. No, jak odkryliście z partnerką super pozycję ekstra. Są takie pozycje, gdzie dodatkowo jest stymulowana łechtaczka i to są te pozycje, które panie bardzo lubią. I to jest na przykład, to są nożyce, tak? Nie pokażę wam na laleczkach ani na niczym innym, bo mnie zaraz zbanują, ale to jest taka pozycja, gdzie kobieta dodatkowo ociera się po prostu o męskie udo i wielu kobietom sprawia to dodatkową frajdę.
Cieszę się, że się nauczyliście. Nie wiem, czy nie widzę Twojego pytania. Być może mi umknęło. Hej, trzymam telefon w lewej ręce. Nie wiem, czy jesteś prawo- czy leworęczny, więc nic mi to nie mówi. I nie rusza mnie to. Dobra. Dobra, co mi tu jeszcze zostało? A, słuchajcie, macie pytania dotyczące orgazmu i tego, jak go przeżywać, tak? I co z tym orgazmem? I że ktoś cię na przykład hamuje, więc cudowni faceci, wy też oddychajcie, krzyczcie i cieszcie się orgazmem na każdy możliwy sposób. Bardzo to pomaga też w wyluzowaniu. Kobiety, nieważne czy krzyczycie, czy macie spazmy, czy rzucacie się po całym łóżku, jeżeli będziecie chciały nad tym zapanować, to pozbawicie się orgazmu. Więc to, że przeżywacie orgazm w jakiś sposób, jest okej. No i tyle, no po prostu jest, ktoś jest głośniejszy, ktoś bardziej sapie, ktoś chrumka, słuchajcie, ktoś krzyczy, ktoś płacze. Cieszcie się, że ten orgazm jest, nieważne jaki on jest. Znaczy w sensie, jak się zaczniecie przejmować nad tym, jak wy wtedy wyglądacie, jak wy czujecie, katastrofa. Więc olewka nad tym, właśnie fajnie jest, jak to jest takie niezapanowane, bo to jest takie prawdziwe, tak? To jest po prostu z was. Dobra. No to jest cudowna pozycja, bez tabletek tej pozycji nie wytrzymasz. Okej, ja nie mówię, że te tabletki są złe, tak? Można się bawić również z tabletkami. Słuchajcie, nawet jeżeli się nie ma problemów z erekcją, to czasami jest taka potrzeba, tak? Macie ochotę na seks maraton z partnerką, tak? Czy z partnerem. I okej, cieszcie się. To co robi prawa ręka? Niech robi co chce, niech się cieszy życiem. Idź praktykować. Dobra. Jeśli partnerka chodzi po suficie, to podniecona czy opętana? Nie wiem. Jeżeli gdzieś, wiesz, masz na przykład ściankę wspinaczkową i część ją masz podwieszoną pod sufit, to wiesz, to może być jeszcze, może się jeszcze wspinać po prostu. No to wiecie, to tak mówię, bo po prostu lubię wspinaczkę, więc tak, czasami zdarza mi się chodzić po suficie i nie zawsze chodzi o seks. Dobra. Słuchajcie, myślę, że pozycja na pająka chodzi po ścianie. Dobra, myślę, słuchajcie, że temat z grubsza wyczerpany. Wezmę Wam, wrzucę nagranie na YouTube'a, tak? Oczywiście będę teraz, myślę, że już spokojnie przeprowadzkę za chwilę, ogarnę do końca, więc wrócę do cotygodniowych live'ów. W przyszłym tygodniu jest dosyć nietypowy live, ponieważ ja bardzo walczę o edukację w szkołach i nie tylko. I zobaczycie, bo akurat już jest zapowiedź tego live'u. Wiem, że godzinę schrzaniłam, bo zamiast 18.30 podałam 18. Natomiast zapraszam Was też w przyszłym tygodniu. Będzie wcześniej, będzie może mniej pikantnie, a bardziej zajmę się tą częścią edukacyjną i tym, co rodzice mogą zrobić dla swoich dzieciaków, więc już Was zapraszam na przyszły tydzień. Słuchajcie, macie też jakieś darmowe materiały w bio, tak? Więc jak sobie najedziecie na kółeczko, to tam też jest kawałek kursu na razie, jest też e-book, więc częstujcie się tym, na co macie ochotę. No i po prostu do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego, przyjemnego wieczoru Wam życzę i buziaki. Pa, pa!